Halo, cześć, czołem, cześć, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie z tej strony Rogalik95, a to jest kolejny odcinek serii poradników do Counter-Strike'a Global Offensive, a dzisiaj zajmiemy się poradnikiem pod tytułem Jak zrobić swój animowany nick. Jest to bardzo, bardzo fajny content, jeżeli chcecie zaskoczyć swoich kolegów bądź innych graczy na matchmakingu, także serdecznie was zapraszam do oglądania tego poradnika i widzimy się po króciutkim cięciu. Okej, jesteśmy już po króciutkim cięciu i teraz jeżeli chcemy zrobić taki nick specjalnie dla siebie, wystarczy po prostu przejść do swojej nakładki Steam i zobaczyć wszystkie nasze grupy. Aby każdy taki obrazek, czyli nazwa naszej grupy, będzie wyświetlana podczas gry. Kiedy wejdziemy sobie w grupę, mamy tutaj lajkujcie, prawda? Druga grupa to jest subskrybuj. I trzecia grupa to jest komentujcie. Dlaczego tak jest? Ponieważ każda grupa musi być przydzielona. Oj, sorry, każda grupa musi być przydzielona do konkretnej komendy, czyli tutaj macie grupę. Czyli należy utworzyć tyle grup, ile chcecie mieć tych animacji w swoim niku. Ja tych grup mam trzy, w zupełności wystarczy maksymalnie jest cztery, więc maksymalnie cztery grupy tworzyć można. Także, aby utworzyć grupę, oczywiście wchodzimy w warsztat, nie w warsztat, tylko w swój profil i przy tym profilu przechodzimy do grup i klikamy utwórz nową grupę. Kiedy chcemy utworzyć grupę, powiedzmy, mamy nazwę grupy, jakąkolwiek dajemy, ja dam sobie nazwa 4 i skrót, czyli to jest ten tekst, który będzie wam się wyświetlał przy animacji, przy której musicie sobie wymyśleć jakiś tekst, powiedzmy easy peasy. I oczywiście jakiś randomowy ID i klikamy sobie create. Oj, niedozwolone znaki. No i tworzymy sobie taką grupę i ta grupa będzie miała skrót widownia. Dla pokazania, że to działa, oczywiście pokażę wam dodatkowy bint na tą grupę widownia. Dodatkowo musicie sobie utworzyć taki plik, to jest plik z bindami, który już wcześniej mogliście zobaczyć, w którym spiszecie sobie wszystkie ID grup, które utworzyliście. Ja tutaj sobie dodam nazwę grupy widownia i spróbuję zbindować klawisz S, czyli pójście do tyłu. Ok, i tutaj po prostu wpisujemy sobie plus back, żeby zbindować chodzenie do tyłu i clean ID i wpisujemy sobie w to miejsce tej grupy, z której przed chwilą skopiowaliśmy ID grupy widownia. Po zrobieniu sobie takiego dokumentu tekstowego należy wkleić wszystkie cztery grupy, które zrobiliśmy do naszego configa bądź do konsoli w trakcie gry. Pokażę wam jak to wygląda. Dodamy sobie tego binda i widzimy się za chwileczkę w gierce. Okej, na czym polega to całe zamieszanie tak naprawdę z tym animowanym nickiem? Otóż na tym, że mamy pobindowane zmienianie naszej grupy Steam, czyli wyczyszczenie tak naprawdę informacji o tej grupie w trakcie gry i dzięki temu możemy zmieniać swoje niki, a tak naprawdę zmieniać grupy Steam tak, żeby wyglądały one jak cały czas by się zmieniały. Także pokażę wam, że teraz ta grupa, którą udało nam się zbindować i poprawnie skonfigurować, będzie działać i będziemy widzieć widownię. Pod W, A, D i S mamy bindy, co pozwala nam na swobodne przemieszczanie niku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i że będziecie chcieli więcej takich filmików. I jeszcze jedno krótkie wyjaśnienie, dlaczego nie było filmów, ponieważ przeprowadzałem się do Lublina i serdecznie was za to przepraszam. Teraz już filmy będą pojawiać się regularnie i na pewno coraz fajniejsze. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i czekam na wasze lajki, komentarze co do tego filmiku i mam nadzieję, że dalej będziecie oglądać kanał Rogalika. Także serdecznie wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, siemanko, peace!